jesteś moją siłą, to ty. Już po raz 14 odbył się festyn elżbietański. Jak co roku na mieszkańców czekały liczne atrakcje, w tym m.in. przejazdy bryczką, porady dietetyka, dmuchany zamek, malowanie twarzy, warsztaty ceramiczne i plastyczne. Nie zabrakło także występów artystycznych na scenie. Inicjatorem festynu elżbietańskiego, jak i jego organizatorem co roku jest ksiądz Józef Gut z parafii Zeszczakowej. To jest taki czas niesamowitej radości, gdzie można sobie porozmawiać, przypomnieć ludzi, którzy gdzieś tam z daleka przyjeżdżają, gdzie dzieci się cieszą, gdzie pojawiają się znów nowe środowiska, którym się coś chce robić wspólnie i bezinteresownie. Cel festynu jest szczytny. Chodzi o zebranie jak największej kwoty pieniędzy, które są później przeznaczane na opłacenie wakacji dla dzieci z parafii. 13 lat, 60 dzieci, co roku jedzie na kolonia. Każde dziecko to jest 1000 zł, czyli rocznie 60 tysięcy razy 10, no to jest 600 tysięcy. Skąd? Nie mam bladego pojęcia. Także to są takie rzeczy, które nawet niewierzący musi powiedzieć, że to jest coś. Jak co roku festyn nie mógłby się odbyć, gdyby nie liczne wsparcie sponsorów i ludzi dobrej woli. Zazwyczaj się dzielimy tym, czym dysponujemy, nie? No więc jak ktoś pewnie tej radości podstawowej sobie nie ma, to trudno mu się będzie podzielić, ale zawsze się na nią może otworzyć. Radość jest jednym z tych dóbr, które dzielone niczego nam nie ujmują, ale pomnażają. Więc myślę, że nigdy nic nie ryzykujemy, nawet jeśli tej radości w pełni w sobie nie mamy, to jest taki paradoks, że kiedy się nią dzielimy, to nam jej przybywa. Więc myślę, że też taka jest idea takich spotkań, że dzielimy się nie zawsze tym, czego mamy dużo, ale ponieważ się dzielimy, to mamy tego więcej. Pełna lista osób, które wsparły tegoroczny festyn elżbietański, dostępna jest na portalu jaw.pl.